Cześć! Dzisiaj wybrałem się na SSP w Mostach na ulicy Wincentego Witosa. A Mosty znajdują się w województwie pomorskim, powiecie lęborskim, gminie Nowa Wieś Lęborska. Dawniej było to województwo słupskie. Zapraszam na prezentację. Także zaczniemy od prezentacji. Kategoria B wyposażona jest w automatykę typu UP1, która znajduje się tutaj. Cztery napędy, JECT 50, regenerowane. Tutaj na N4 widzimy, że są regenerowane przez Monat. Jeden SD1M LEDowy oraz jeden EKZ75, co ciekawe, również LEDowy z gongiem KLD4103. W wersji białej mamy oczywiście też drągi. Tutaj mamy drąg akurat z lampkami Bombardiera, a tutaj z lampkami od Monata. Idziemy dalej. Przejazd kolejowy. Znajduje się na linii kolejowej numer 202. Tak dokładnie to na 77 km i 61 metrze tej oto linii kolejowej. Tutaj mamy szlak na Słupski. Przy okazji najbliższa stacja w tamtą stronę to Lęborg. A w przeciwnym kierunku mamy szlak na Gdynię i przy okazji najbliższy przystanek osobowy w tamtą stronę to Lęborg Mosty. Tak wygląda to przejazd kolejowy z drugiej strony. Proszę bardzo, mamy tutaj EKZ75 LEDowy. To jest bardzo ciekawe akurat. Także dobrze, bez zbędnego przedłużania zapraszam Was na przelot pociągu Regio relacji Słupsk Gdynia Główna oraz Express Intercity Premium relacji Kraków Główny Kołobrzeg. Zapraszam. Przeleciał nam Regio relacji Słupsk Gdynia Główna. Nie, ja po prostu nie wiem, jak te załączenia nagrywać. No po prostu znowu to samo. Masakra. Dobra, przenosimy się na przelot Express Intercity Premium relacji Kraków Główny Kołobrzeg. I przeleciał nam Pendolino do Kołobrzegu. A ja już się z Wami żegnam, a z tego miejsca zdawał dla Was relację Mati08. Cześć!